Parafia świętego Michała Archanioła w Żeleśnikowej jest jedną z najstarszych w diecezji tarnowskiej. Kościół, w którym się znajdujemy, jest jednocześnie jednym z najmłodszych w diecezji. Jak to się stało? To znaczy, rzeczywiście historia tej parafii sięga końca XIII wieku, bo są już świadectwa za czasów świętej Kingi, że właśnie Żeleźnikowa Wielka już jako wieś funkcjonowała. Zresztą w kontekście tutaj pobliskiego Myślca, który też należy do naszej parafii, ta wioska razem z 27 innymi została przekazana przez Bolesława Wstydliwego żonie Kindze, która osiadła w klasztorze klarysek, i te miejscowości stały się własnością sióstr. Możemy, sięgając właśnie do historii, powiedzieć, że nieopodal klasztor tak ważny, związany ze Starym Sączem, to jednocześnie są początki naszej parafii. Te kilka kilometrów stąd, między Dunajcem i Popradem, gdzie piękny Stary Sącz, a blisko właśnie i nasza miejscowość. Ten kościół, w którym jesteśmy, został wybudowany między 1912 a 1921 rokiem. To jest kościół neogotycki, styl nadwiślański, projektu architekta Sasa Zubrzyńskiego, który zresztą na terenie naszej diecezji choćby takich jego dzieł jest ponad 100. Ksiądz Franciszek Słowiński podjął ten projekt, gdy poprzedni kościół stał na wzgórzu ponad tym kościołem, a w tej chwili, co wydaje się ciekawe, jest on pod posadzką tego kościoła. Dlatego, gdy czytamy kronikę naszej parafii, ponieważ teren, na którym miał powstać kościół, ten obecny, był stawiskiem i można rzec, że bardzo to podłoże było mało trwałe, postanowiono zburzyć poprzedni kościół, zrzucić z góry kamienie, które stały się podłożem dla tej świątyni. Dlatego to rzadki wypadek, że jedna świątynia niejako stoi, jest zbudowana na fundamencie innej świątyni. To jest też wymowne z takich względów tego wymiaru duchowego. Więź jakby z tymi, którzy modlili się w poprzedniej świątyni, i jakby duch tego modlącego się ludu, praojców obecnie modlących się w tej świątyni, jest jakby tutaj obecny. Świątynię wybudował ostatecznie i dokończył następny z proboszczów, ksiądz Piotr Lewandowski, który też doprowadził do poświęcenia tej świątyni 16 sierpnia w 1921 roku, i dlatego za 4 lata będziemy obchodzić 100. rocznicę właśnie od poświęcenia tej świątyni, w której jesteśmy. Przy wejściu do kościoła na zewnętrznej ścianie budynku są przedstawione postaci świętych, świętej Kingi i świętego Jana Pawła II, które witają wiernych przybywających tutaj do świątyni modlić się. Dlaczego akurat takie postacie świętych zostały wybrane i umieszczone na ścianie świątyni? Kiedy przyszedłem tutaj przed 12 laty, rzeczywiście nad schodami naszej świątyni jest mozaika świętego Michała Archanioła, patrona. Natomiast, co dało się zauważyć, już wtedy zobaczyłem, że na obu ścianach zewnętrznych są jakby dwa takie wolne pola, w które w ostatnim
czasie uważałem, że trzeba by właśnie i świętą Kingę, i świętego Jana Pawła II tam umieścić, ponieważ są to historycznie postacie i dla naszej parafii bardzo ważne, ale i w ogóle dla Kościoła, ponieważ święta Kinga stoi jakby u początku w tej miejscowości i tej parafii, o czym wcześniej wspomniałem, a też nikogo nie trzeba przekonywać co do ważności świętego Jana Pawła II. Gdy wpatrujemy się w główny ołtarz, to w centrum obraz serca Pana Jezusa, obok postacie świętego Piotra i świętego Pawła, a na szczycie głównego ołtarza patron, święty Michał Archanioł z wagą i mieczem, bo to są jakby dwa jego atrybuty. Waga, która mówi o sprawiedliwym sądzie, bo Michał jest patronem umierających i kiedyś będzie nam towarzyszył w tym ostatnim, najważniejszym momencie życia. Jak śpiewamy w jednej z pieśni ku czci świętego Michała, będzie ważył nasze czyny, dobre i złe. Chciałbym zwrócić uwagę na ołtarz boczny, w którym cieszymy się, że od 1460 roku, bo wtedy ten obraz został namalowany, obraz tak zwanej świętej rozmowy przedstawiający Matkę Bożą z dzieciątkiem, obok święty Michał Archanioł walczący ze smokiem, który jest symbolem grzechu i zła, i z drugiej strony święty Jan, uczeń, który był przez Chrystusa szczególnie umiłowany. Jest to zabytek najwyższej klasy i rzeczywiście podziwiany tutaj w naszym kościele. Wchodząc do kościoła po prawej stronie, tak jak zwykle siadają mężczyźni, mamy panteon świętych mężczyzn. Natomiast z drugiej strony, wchodząc po lewo, są święte kobiety. To właśnie jest pozostałość tej tradycji, że kobiety i mężczyźni zajmowali w tej świątyni jakby swoje miejsce. Warto zwrócić uwagę na symbolikę nad drzwiami, wyrażającą czy cnoty boskie, wiarę, nadzieję i miłość. Chrzcielnica, ta pochodząca z 1921 roku, a więc służąca tutaj parafii od początku tej świątyni, ale jest też chrzcielnica, która dzisiaj służy jako kropielnica przy wejściu do kościoła z XVI wieku, która pamięta czasy jeszcze poprzedniej świątyni. Bardzo ważnym zabytkiem kościoła w Żeleźnikowej jest też dzwon parafialny. Z którego roku pochodzi ten dzwon? Więc byłem tam kiedyś. Na tym dzwonie jest wygrawerowany rok 1365, ale ostatnie źródła, z którymi miałem do czynienia, szukając trochę o historii kościoła, któryś z historyków przedstawia sytuację w ten sposób, że dzwonów mógł powstać nawet 100-150 lat po tej dacie, ale nawiązywał, nie wiem do jakiego chyba ważnego wydarzenia w życiu tej wspólnoty parafialnej, która była związana z rokiem 1365. Więc nie możemy utożsamiać faktu powstania dzwonu właśnie w tym roku dokładnie. Także jest on późniejszy. Ja kiedyś w takiej refleksji, gdy zaczął bić dzwon w czasie mszy świętej, mówię do ludzi, ten dzwon bije już od 650 pewnie lat, a może i dłużej. I pewnie jeszcze będzie bił długo, a po nas już nie będzie śladu.
A ilu tych ludzi, dzwonów odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku, czy na obecnym cmentarzu, czy na poprzednich cmentarzyskach, które były na pewno jeden tutaj nad potokiem, bo jeden z poprzednich kościołów stał tuż obok drewniany i ten wspomniany wcześniej kościół z kamienia rzecznego, który był na górce ponad tą świątynią, gdzie też było, jak to w zwyczaju w tamtych czasach, cmentarzysko. Cmentarz parafialny, obecnie na którym grzebiemy zmarłych, funkcjonuje ponad 150 lat i od czasów, gdy za czasów zaborów austriackich przyszedł nakaz, i to jest w większości parafii, kiedy zakazano grzebania wiernych przy kościołach i dlatego w każdej z parafii trzeba było znaleźć miejsce gdzieś poza, zwykle w pewnej odległości, i tam sytuowano miejsca grzebania. Ile osób przynależy do parafii świętego Michała Archanioła w Żeleźnikowej? W naszej parafii jest około 2000 wiernych. Życie duchowe koncentruje się wokół tej świątyni parafialnej, a także kaplicy w Małej Żeleźnikowej pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, a należą Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała i Myślec. Od kilku lat Poręba, część dzisiaj Nowego Sącza, została od naszej wspólnoty oddzielona. Na tamte czasy to było 1000 osób i ta część wspólnoty zacznie w niedługim czasie pewno, czego im życzymy, budować swój kościół. Dlatego oni już do naszej tu parafii formalnie nie przynależą. Jest na terenie naszej parafii dwie szkoły, w których uczymy razem z księdzem katechetą. Teraz to już będą od nowego roku szkoły siedmioklasowe, bo dotąd do gimnazjum dzieci chodziły do Starego Sącza albo do Nawojowej. Czy w ostatnich latach zaobserwował ksiądz proboszcz, że parafia się wyludnia, że jest więcej osób wyjeżdża z parafii, więcej osób umiera, aniżeli jest chrzczonych, czy może jest wręcz przeciwnie? Jeśli mówimy o demografii parafii, to trzeba spojrzeć na ten problem, myślę, przynajmniej przez dwa wymiary. Pierwszy to jest wyludnienie parafii czasowe związane z emigracją zarobkową. I tutaj według moich obliczeń takich kolędowych około 10-15% parafian żyje poza parafią. Norwegia, Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Skandynawia, te kraje, do których normalnie emigrują wierni za pracą, często zostając tam, zakładając rodziny. Część moich parafian pracuje w ogóle poza Żeleźnikową, Myślcem. Oni często w dużych miastach, Warszawa, gdzieś na wybrzeżu, na Śląsku, ponieważ jest dużo fachowców z budowlanki, tam wykonują pewne inwestycje i też ich w niedzielę czasem nie ma. Drugi problem, o którym Pan wspomniał, to przyrost naturalny, więc tu na szczęście u nas w parafii jest on dodatni z roku na rok. Jeżeli patrzymy przez pryzmat urodzeń i zgonów, to jest to in plus na urodzenia, to znaczy, że parafian przybywa. Natomiast jeśli liczymy parafian w kościele, to jest i w granicach 65% na liturgii niedzielnej, tu i w kaplicy. Czy parafianie chętnie angażują się w życie parafialne? Jakie grupy tutaj powstały w tej parafii? W kontekście tych prac, które podjęliśmy przez te 12 lat, mogę tylko wyrazić ogromne słowo wdzięczności wobec wiernych,
którzy z ogromną ofiarnością, odkąd przyszedłem, angażowali się w odnowę tego kościoła. Inaczej nie byłoby możliwe dokonanie tego, co tutaj się wydarzyło. A myślę, na ten moment jesteśmy, że tak powiem, na ukończeniu wszelkich inwestycji, zaczynając od nagłośnienia poprzez odnowienie organ, które nie grały. Jest kościół ogrzewany, są nowe ławki, nowa posadzka, pięknie odnowiona polichromia, wyzłocone choćby za moich czasów ambona, wcześniej ołtarze. To są inwestycje bardzo kosztowne, ale też muszę powiedzieć, nie spodziewałem się aż tak pozytywnego odzewu, jak chodzi o tą stronę finansową. I powiem szczerze, że w miarę gdy postępowały te prace, widziałem coraz większe zaangażowanie wiernych, przez to też mogłem sobie pozwolić na większą inwestycję. Tutaj ogromna rola Rady Parafialnej, która niejako koordynowała ze mną te prace, planując je choćby czasowo, bo wiadomo, że wiąże się to zawsze z ogromnym wydatkiem finansowym. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że nie mamy żadnych długów, a w perspektywie już myślimy o inwestycjach związanych z kaplicą w Małej Żeleźnikowej, gdzie owszem, jest zrobione otoczenie, nowe ogrodzenie, także przy kaplicy płytki, dużo inwestycji wokół plebanii. Myślimy nad wystrojem wewnętrznym kaplicy w Małej Żeleźnikowej i nawet pewne prace trwają w tej chwili, jak chodzi o płaskorzeźbę, która będzie w głównym ołtarzu. I święci, święty Jan Paweł II, święta Faustyna, którzy będą w malowidle obok obrazu Jezu, ufam Tobie. Także program, jak idzie o kolejne prace tutaj dla naszej wspólnoty, oczywiście planujemy i będziemy się starać w miarę naszych możliwości realizować. Natomiast za ogrom zaangażowania i tego finansowego wsparcia zawsze parafianom wyrażam ogromną wdzięczność. Wspomniał ksiądz proboszcz o obrazie Jezu, ufam Tobie. Czym takim szczególnym wyróżnia się ten obraz? Obraz Jezu, ufam Tobie, który powstał 60 lat temu, zachował się w naszym kościele, można powiedzieć, wbrew obowiązującej logice, ponieważ on w tym momencie powinien nie istnieć. Trzeba pamiętać, że gdy był malowany kościół, wnet po tym był wydany dekret, że wszystkie obrazy miłosierdzia, jakiekolwiek są, powinny być zamalowane, zniszczone jednym słowem. Proboszcz ksiądz Stanisław Kudej, jakby mając proroczą wizję i będąc przekonanym wewnętrznie, że tajemnica miłosierdzia jest ważniejsza niż wszelkie tego typu nakazy kościelne, jakby na to nie popatrzeć, nie pozwolił na zamalowanie tego obrazu i dlatego on dzisiaj jest unikatem w skali światowej. Takich obrazów jest niewiele, a przedstawia on Pana Jezusa Miłosiernego obok świętą Kingę, rodzinę, jakiegoś człowieka chorego, przedstawicieli parafii, także na tle tego kościoła, w którym jesteśmy. Nawet można zobaczyć miejsce, z którego autor tego malowidła malował, ujmując właśnie ten piękny kontekst kościoła i jego otoczenia, właśnie w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Kiedyś przeżywaliśmy, jak w każdej parafii,
nawiedzeniu obrazu Jezu, ufam Tobie. Bardzo parafia głęboko przeżywała to wydarzenie, jak na pewno we wszystkich parafiach. I była też to okazja do pewnej takiej refleksji i zadumy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia wyrażona właśnie w tym obrazie towarzyszyła już tej świątyni od 60 lat i wszystkim, którzy się tu modlą. W kronikach są zapisane takie świadectwa historyczne, mówiące o tym, że za sprawą tego obrazu na ścianie namalowanego wierni mieli taki zwyczaj przychodzenia i modlenia się przed nim i wypraszali dla siebie łaski. Bardzo ten obraz mocno wpisał się w historię tej świątyni i naszej wspólnoty parafialnej. I może dlatego też taka myśl, żeby kościół, który powstał na Małej Żeleźnikowej, jest właśnie pod tytułem Miłosierdzia Bożego. Tak nawiasem mówiąc, z punktu, z którego autor malował tą perspektywę, w dalszej perspektywie jest właśnie wioska Żeleźnikowa Mała, gdzie ten kościół dzisiaj stoi. Ilu kapłanów posługuje w tej parafii? Jest nas dwóch, pomaga mi ksiądz Dominik Rutka, bardzo gorliwy ksiądz pracujący tutaj. Zacznie teraz czwarty rok. Chcę dodać, że ta ziemia jest ziemią kapłańską. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś jak przyszedłem, to mieliśmy 24 księży rodaków stąd pochodzących z biskupem Józefem Słaby, który pracuje w Patagonii, w Argentynie, jest redemptorystą, ma zresztą dwóch braci również księżmi. Dlatego to jest dla nas ogromny zaszczyt. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element ważny dla naszej wspólnoty, a jest to też rzeczywistość bardzo rzadka, dla mnie przynajmniej jako księdza niespotykana, że w naszej parafii jest wielka otwartość wiernych mieszkańców na adopcję dzieci. Za mojego tutaj pobytu w domach naszej parafii znalazło ciepło rodzinne 10 dzieci, które zostały przyjęte za swoje. I to jest wyraz takiej autentycznej, prawdziwej, ewangelicznej miłości, którą parafianie w ten sposób wyrażają, no wobec tak problemu dzisiaj ważnego. Potrzeba stworzenia bezdomnemu dziecku ogniska rodzinnego. To jest naprawdę piękne, czym się ogromnie szczycę i zawsze tym rodzinom gratuluję, ogromnie sobie to ceniąc.